Na początku gratulacje bardzo duże dla Resowi, dla trenera za to zwycięstwo. Myślę, że pokazali nam w pewnych momentach, jak ta pierwsza liga wygląda, a na pewno moim szczególnie indywidualnym zawodnikom to jest na pewno duża lekcja. Co do nas, myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy spotkanie. Pierwsze 20 minut, jak nie pod naszą dużą kontrolą, to pod kontrolą, która skończyła się albo uwieczniona była minimum dwoma sytuacjami, ale takie sytuacje jak z Jawińskiego, a szczególnie ta Fernandeza, muszą się kończyć po prostu bramkami i to na pewno od tych zawodników tego wymagamy i myślę, że to był nasz problem. Potem wszystko się, można powiedzieć, sprawdziło to, na co przygotowywaliśmy się, czyli na stałe fragmenty przeciwnika i na fazy przejściowe. Stały fragment, jeden ze stałych, wydaje, że to był drugi rożny po rożnym, kończy się bramką, gdzie nasza reakcja była spóźniona i zbyt biernie zachowaliśmy się w polu karnym. No i druga bramka, 3 minuty bodajże po pierwsze, jest to kuriozum. Doświadczony nasz zawodnik nie może tak się zachować, ale to jest jednak ten problem, który ja już teraz dostrzegam, można powiedzieć, mocniej, to jest znajomość tej ligi, specyfika tej ligi i stricte piłkarskimi umiejętnościami. Tutaj nic nie zrobimy i im szybciej to zrozumiemy, tym mniej takich pojedynków będzie. Niemniej jednak, schodząc do szatni, powiem szczerze, że myślałem, że tutaj się podniesiemy i zrobimy wszystko, żeby przynajmniej zdobyć bramkę, która nas poniesie dalej. Nie udało się to, choć były ku temu okazje, ale jak życie pokazało, na tą chwilę byliśmy po prostu jeszcze za słabi. Cały czas jesteśmy w budowie i ten młody zespół, jak nie najmłodszy w lidze, musi jak najszybciej wyciągnąć wnioski i być naprawdę, muszą być pojętnymi uczniami, bo tego na pewno wszyscy od nich będziemy wymagać. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Bardzo proszę o pytanie od Państwa. Dobry wieczór, Panie trenerze, Dominik Pasternak, TVP Sport. Ostatnio słyszałem taką opinię o Lechii Gdańsk, że ten klub powinien szanować w tej rundzie każdy punkt, który zdobędzie, że taka presja, że musi iść śladem Wisły Kraków, która też jest naszpikowana mocnymi nazwiskami, u was się w zasadzie z tygodnia na tydzień te mocne nazwiska pojawiają, nie jest dobra, no bo ten klub potrzebuje dużo czasu do tego, żeby się rozwinąć. To ja zapytam, ile tego czasu Pan potrzebuje, żeby poznać tę drużynę i wpoić ten swój plan? No bo nie da się ukryć, że są indywidualności, tak jak Mena czy Fernandez, natomiast no żeby to wszystko współgrało, chyba to potrzeba trochę czasu. Na pewno potrzeba i tutaj myślę, że jesteśmy w takim miejscu budowy tego zespołu, że nam jest naprawdę bardzo ciężko z racji tego, że na tą chwilę nie mamy jeszcze skompletowanej do końca kadry. Zawodnicy dochodzą, już nie będę mówił, że są to obcokrajowcy, ale każdy z zawodników, który dochodzi do Lechii, musi się nauczyć nie tylko zespołu swojego, swoich partnerów, ale też tej ligi. I to jest, myślę, że bardzo duży na tą chwilę nasz problem, z którym musimy sobie poradzić. No a do tego aspekty wieku. To są młodzi ludzie, bardzo dobrze piłkarsko, ale jednak nie zawsze grali pod taką presją, jaka jest w tym klubie. Nie zawsze grali pod presją awansu. I to są rzeczy naprawdę dla można powiedzieć, szarego, postronnego kibica zupełnie niezrozumiałe, o których ja teraz mówię, ale to są podstawy, od których my musimy zacząć. No i teraz naprawdę ciężka praca przed nami, mentalna, ale myślę, że mamy dobry materiał, nawet po tym spotkaniu, gdzie zawodnicy Resowi pokazali nam ten mental, pokazali nam momenty, w których dla nich piłki nie były stracone i musimy się uczyć. Co nie zmienia faktu, dzisiaj zero po stronie naszej, nie tyle jeśli chodzi o punkty, ale na pewno o zdobyte bramki, to jest nasza bardzo duża porażka. Też jedno pytanie dotyczące bramkarza, czy może liczyć na zaufanie w kolejnym meczu?
każdy zawodnik może liczyć na zaufanie w kolejnych meczach. Na pewno czeka go rozmowa ze mną, z trenerem Skowronem, indywidualna analiza i tutaj zastanowienie się, dlaczego tak, a nie inaczej reagował, bo zaraz po, może nie zaraz, ale kilka minut po tym jego błędzie znowu nakręca przeciwnika podaniem, którego nie powinno być. I to jest nasz problem. To jest cały czas problem tej głowy, cały czas problem tego, że wydaje nam się, albo jesteśmy przekonani o swoich umiejętnościach indywidualnych, które na tą chwilę i myślę, że na każdą kolejną nic w tej lidze nie dadzą. Musi być zespół, musi być konsolidacja i naprawdę tu jest duże pole dla mnie do popisu. Z tego, co pan mówi, to wnioskuję, że chodzi głównie u was o to, że zawodnicy mają umiejętności i tak dalej, tylko brakuje tego charakteru. A wszystkie te pana drużyny słynęły z tego, że grały naprawdę z dużym charakterem. Czy ile właśnie czasu potrzeba, żeby pan to wdrożył w tej drużynie, żeby grała, walczyła? O tak jakby chociaż dzisiaj Resowe, która się wam postawiła, mając słabszych zawodników, ale tą walką można powiedzieć, żeby grała ten mecz. Tak, myślę, że tak. Co do czasu ja nie potrafię określić. To jest bardzo ciężkie zadanie w każdym klubie, w którym byłem, bo to jest praca na żywym organizmie, to jest praca indywidualna z zawodnikami, to jest praca nad nawet przekonaniem zawodników do tej wizji. No i tutaj muszę to zrobić, myślę, naprawdę bardzo umiejętnie. Bo to też nie jest łatwe zadanie, mając takich, a nie innych zawodników. I też ja nie będę ukrywał, że Lechia ma się tylko i wyłącznie opierać na charakterze. Lechia ma się opierać na grze w piłkę, ale poparta charakterem, poparta zespołowością, poparta też oddaniem tym barwom. Ci zawodnicy muszą wiedzieć, co mają na koszulce i ile tysięcy ludzi dzisiaj siedziało i w Gdańsku oglądało to spotkanie. Dlatego duża praca, jeśli chodzi o ten aspekt dla mnie, ale spokojnie, my sobie poradzimy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Łukasz Szczepanin, Gazeta Super Nowości. Panie trenerze, spodziewał się pan Resowi mocno charakternej, walczącej o każdą piłkę? A zapytam, czy może jest jakiś aspekt, w którym pański klub czymś zaskoczył obecnych pańskich podopiecznych? Moich podopiecznych widać, że zaskoczył, nie? Bo tutaj siedzę jako przegrany. Mnie niczym nie zaskoczył. Byłem przekonany, że tak to będzie wyglądać i jeśli chodzi o pojedynki indywidualne, o pomysł, o to, z czego Resowia będzie czerpać. Tak jak powiedziałem wcześniej, no Resowia lubi takie spotkania, dzisiaj to pokazała. I tak jak jeszcze raz powtórzę, serdecznie z tego miejsca gratuluję. Mhm. Nie brakło panu może takiego większego ryzyka i wzięcia ciężaru gry na siebie przez pańskich liderów? Nie tylko przez liderów, cały zespół. U nas wiadomo, że są liderzy, są ludzie, którzy z tyłu na koszulkach to te nazwiska mają mocniejsze pewnie niż inni, ale tak jak powiedziałem, liderzy powinni więcej dać, ale każdy wchodzący czy mniej liderujący na tą chwilę w tym zespole musi wziąć odpowiedzialność na siebie. Tutaj jeden czy drugi lider nie wygra meczu, nie wygra ligi, nie zrobi się progresu, jeśli chodzi o aspekt takiego bycia na boisku. Wszyscy jedziemy na jednym wózku i tak musimy do tego podchodzić. Chociaż nie będę też zaciemniał, że od pewnych ludzi wymagamy po prostu więcej. I gdyby dzisiaj ci pewni ludzie zachowywali się tak, jak powinni, tak jak prezentują się na chociażby treningach, to byśmy ten wynik otworzyli i myślę, że bylibyśmy tutaj na zdecydowanie lepszym miejscu, niż byliśmy po straconych bramkach. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Radosław Milczarz, Lechia.pl. Zmiana w przerwie, Janek Biegański, Zakrapicza, kontuzja czy taktyka? Nie, tutaj decyzja personalna. Myślę, że potrzebowaliśmy właśnie takiego charakteru, który Janek ma. W tym środku pola walczenie o drugą piłkę, nieunikanie takiej fizycznej walki. I myślę, że Janek dał pozytywną zmianę. Szkoda, że nie przełożyło się to na bramkę, czy też podanie otwierające do zawodników ustawionych wyżej. Trener
Neresowi skomentował tutaj przed chwilą, że jakość ofensywna Lechii jest ogromna. O ile dobrze liczę, w ostatnich 4 meczach strzelamy łącznie 3 bramki. Ktoś z redaktorów dzisiaj na Twitterze podsumował Zjawińskiego, że bramki w lidze nie strzelił od 450 dni. Potrzebujemy tu mocniej tej formacji? Potrzebujemy wzmocnienia w tej formacji i myślę, że tutaj każdy sobie zdaje sprawę. Myślę, że też na tą chwilę nie do końca może realnie oceniany jest nasz potencjał, jeśli chodzi o ofensywę, bo my zaczniemy dobrze wyglądać w ofensywie, jeżeli będziemy te puzzle mieli bardziej, mocniej, ściślej poukładane. Na tą chwilę zbyt wiele rzeczy nam się rozjeżdża, które przeszkadzają nam chociażby w dłuższym wymiarze czasowym prezentować się tak jak z początku, kreować takie sytuacje, jakie miał chociażby Luis. No bo to była akcja, którą chcieliśmy, akcja trenowana. Brakło tylko tej skuteczności, ale jednak czegoś brakło. I tutaj na pewno mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o ofensywę. Dlatego praca. To jeżeli mogę, jeszcze wróciłbym do tematu bramkarzy. Jaka jest w tym momencie hierarchia bramkarzy w Lechii? Czy dwóch bramkarzy walczy o występ w kolejnym meczu, czy też Sarnowski jest zdecydowaną jedynką? Poważny błąd w meczu ze Zniczem. Decyzja sędziowska, która zdecydowała o tym, że gola nie było i mieliśmy 3 punkty. Dzisiaj wspomniał pan trener 2 poważne błędy, jeden zakończony bramką, która nie pozwoliła nam wrócić już do tego spotkania właściwie. Jak to wygląda? Może wystąpić w kolejnym meczu? Czy... Myślę, że na tą chwilę, po tym dzisiejszym meczu, każdej decyzji możemy się spodziewać, jeśli chodzi o piątkowy mecz.